Siemaneczko moi drodzy, zapraszam na piąty i chyba do tej pory najtrudniejszy dzień tygodnia z BTS. Najtrudniejszy, bo mamy dzisiaj trzy teledyski, z których dwa to chyba najambitniejsze teledyski BTS, przynajmniej do tej pory. Dzisiaj mamy w ofercie Save Me, Blood, Sweat and Tears oraz Spring Day. I znowu zaznaczę, moje opinie to tylko moje opinie. Wam się może podobać to, co nie podoba się mi i odwrotnie. I ponownie mówię, nie będę raczej zagłębiał się w jakieś skomplikowane teorie, do których trzeba przegrzebać pół internetu i tak dalej. Są od tego inne strony internetowe, są od tego kanały takie jak Unbridled Buffalo. I zaczynamy od Save Me, Save Me. Save Me to zdecydowanie najprostsza piosenka z tych dzisiejszych trzech. Najprostsza, ponieważ moim zdaniem, patrząc na nią, nie jest niczym głębszym niż to, co widzimy na ekranie. W sensie, mówiłem wcześniej o tym, że mam taką teorię, że BTS mają w kontrakcie zapisane czy coś, że co któraś piosenka musi być o miłości. I to jest właśnie ta piosenka o miłości. Jest najbardziej podstawową piosenką o miłości, o tęsknocie, jaką widziałem. Jest bardzo w stylu BTS, jest dobra, zawiera bardzo dobre elektroniczne wstawki. Fajny efekciarski układ, prosty teledysk, prosty tekst. Piosenka jest jakby wołaniem do kogoś, żeby uratuj mnie, potrzebuję twojej miłości, zanim upadnę. I moim zdaniem to jest to. Chłopcy śpiewają o tym, żeby osoba, którą kochają, przyszła, ocaliła ich. Może mają tu na myśli swoich fanów, może mają tu na myśli ARMY. Nie wiem. Wiem, że jest to całkiem niezły kawałek. Refren mocno wpada w ucho. Przy czym nie ma tu nad czym więcej się zatrzymywać. Jest to fajna kompozycja, energiczna kompozycja, K-popowa kompozycja z bardzo wyraźnym smaczkiem BTS. Więc po tym szybkim omówieniu Save Me zapraszam was na molocha, jakim jest Blood, Sweat and Tears. Blood, Sweat and Tears to pierwsza piosenka w tym tygodniu z BTS, która zaraz po obejrzeniu sprawiła, że sam chciałem po prostu grzebać w internecie, szukać teorii, szukać znaczeń ukrytych w tej piosence. Do tej pory, o ile faktycznie widziałem te nawiązania, te powiązania w piosenkach między I Need You, Run, to dopiero Blood, Sweat and Tears swoją estetyką sprawiło, że po prostu zaciekawiło mnie, o czym jest sama piosenka, o czym jest teledysk, do czego to wszystko nawiązuje. I wiem, że nawiązuje do Demiana, do książki, ba, zawiera nawet cytat żywcem ponoć wzięty z tej książki. Nie czytałem Demiana, nie znam fabuły i nie mam zamiaru zapoznawać się z nią w tym momencie. Ale nawet bez tego teledysk jest cholernie ciekawy. Teledysk przedstawia chłopców, jak wchodzą do muzeum, oglądają dzieła sztuki, przy czym cały czas mamy wrażenie, że coś jest nie tak. Klimat jest dość gęsty. Teledysk jest efekciarski, cały czas rzuca w nas efektami specjalnymi. Mamy wiele tutaj się domyślać. A tekst mówi o toksycznej miłości, tak bym to nazwał. I tak jak na pierwszy rzut oka piosenka jest właśnie o toksycznej miłości, o przywiązaniu do kogoś, kto niekoniecznie dobrze nam służy. Zresztą BTS mieli już, moim zdaniem, przykłady właśnie nawiązywania do toksycznych związków, toksycznej miłości. Tak, w tym wypadku jest tutaj jeszcze jedna sfera i mam wrażenie, że piosenka mówi ogólnie o pokusach w życiu. O tym, że istnieją w życiu różne zjawiska, różne czynniki, które wydaje nam się, że są dla nas dobre, wydaje nam się, że nam pomagają i poświęcamy im bardzo wiele swojego życia, swojej uwagi, pieniędzy, zdrowia, blood, sweat and tears. Natomiast koniec końców okazuje się, że były dla nas złe, że wyczerpujemy się dla tej rzeczy lub tej osoby. I tutaj relacja pomiędzy toksycznym związkiem a toksycznym zainteresowaniem jakimś obiektem, jakąś dziedziną jest bardzo wyraźna. Panie sąsiad, zamknij pan mordę. Ponieważ nieważne, czy tkwimy w toksycznym związku, czy jesteśmy zafascynowani jakąś jedną rzeczą i poświęcamy całą swoją uwagę na tą jedną rzecz, jedną dziedzinę, to nigdy nie wyjdzie nam na dobre. Człowiek jest istotą, która sama z siebie dąży do poznania jak najwięcej na temat otaczającego jej świata. Ale przy tym poznawaniu bardzo łatwo się zupełnie zatracić i skupić się na jednej ścieżce, zupełnie zapominając o wszystkich pozostałych. Można dla kariery poświęcić swoje życie personalne. Można poświęcić swoją karierę dla swojego życia personalnego. I sztuką życia jest to, żeby balansować te wszystkie elementy. I tak, mówię tutaj też o K-popie. Jeśli jesteście ślepo zafascynowani jednym na przykład członkiem zespołu lub jednym zespołem i niczym innym, i nie macie żadnych innych zainteresowań niż ten jeden zespół, to coś jest z wami nie tak. I to jest moim zdaniem prawdziwe znaczenie tego utworu, żeby zawsze mieć tą świadomość, że to, co my kochamy, tak naprawdę może nas niszczyć i że zawsze trzeba pamiętać, żeby spojrzeć na to niejako z zewnątrz, niejako trzeźwym okiem i zastanowić się,
czy to faktycznie przynosi mi satysfakcję, czy to faktycznie przynosi mi długotrwałe, nawet nie tyle korzyści, co spełnienie, czy jeśli skupimy się na tym obiekcie przez jakiś czas, czy nie zatracimy się sami w sobie. Tak interpretuję to ja i bardzo chętnie się dowiem, czy się ze mną zgadzacie, czy nie. Napiszcie w komentarzu. Tymczasem przejdźmy do chyba najciekawszego z tego tygodnia teledysku i być może najciekawszego teledysku BTS w ogóle. Spring Day. Spring Day mnie mocno zaskoczyło. Pamiętam, że nigdy nie słuchałem tej piosenki jakoś wybitnie, że jasne, jak wyszła, to zapoznałem się z nią, ale potem gdzieś ją zaszufladkowałem, zapomniałem o niej. I kiedy teraz na potrzeby tego tygodnia z BTS ją przesłuchałem, to wow! Mogę spokojnie powiedzieć, że jest to top 3 według mnie piosenek BTS, dlatego że idealnie obrazuje emocje. Wspominałem wcześniej, że uwielbiam energiczne teledyski, energiczne piosenki, że lubię tą energię motywującą do czegoś. Ale uwielbiam też, jeśli piosenka potrafi w jakiś racjonalny, ciekawy sposób przekazać emocje targające osobą śpiewającą, lub po prostu emocje, które ma oddać. I ta piosenka, jej tekst, jej teledysk, wokale chłopców, role chłopców w teledysku idealnie to wszystko odwzorowują. A jeszcze nawet nie zacząłem mówić o teoriach, o tym, o czym ona faktycznie może być. Jest to kolejny teledysk, który ma bardzo wiele teorii o tym, co faktycznie znaczy. Ja zobaczyłem ten teledysk chyba z 5 razy w tym momencie i za każdym razem odnajduję inne rzeczy. Wiem też o innych rzeczach, bo jakby siedzę w fandomie, więc też wiem, jakie teorie mają różni fani i widzę to wszystko w tym teledysku. Jest wspaniały. Już pomijając całą sferę liryczną, sferę właśnie tego, że tęsknimy ciągle za czymś lub za kimś, że obawiamy się, że przez to, że ta osoba nie wróci, to my już nigdy nie poczujemy się szczęśliwi, że nie nadejdzie znowu wiosna. Teledysk obrazujący życie chłopców, życie jakby podmiotów tego teledysku, to piękne, naprawdę. Wspaniale nakręcony teledysk, chyba najlepszy BTS do tej pory. Zacznijmy od podstaw, od tego, co na początku poczułem w tym teledysku, o czym na początku wydawało mi się, że jest. I wydawało mi się, że jest to o przemijającej młodości, o temacie, który BTS poruszają dość często, o tym, że młodość się kończy, mamy wrażenie, że już najlepsze lata życia mamy za sobą i że musimy je zostawić za sobą, natomiast przyszłość jest ciemna. Nie wiemy do końca, jak sobie poradzić z byciem dorosłym, z dorosłością, z obowiązkami. I tutaj piosenka na początku, co prawda, mówi nam właśnie to, że czujemy rozpacz, czujemy tęsknotę za tym, co było. Jednak koniec końców wiosna znowu przyjdzie. I nie znaczy to, że odzyskamy młodość na nowo, ale znajdziemy coś nowego, coś, co na nowo rozpali w nas chęć do życia. I to jest podstawowa sfera tego, jak ja rozumiem tę piosenkę. Druga interpretacja to, że nawiązuje do utworu bodajże Ci, którzy odchodzą z Omenas, który ponoć, pamiętajcie, nie czytałem samego utworu, czytałem jego streszczenie, jego omówienie, nawiązuje właśnie do jakiejś utopii, która zostaje stworzona i z której bohaterowie chcą uciec. Może coś pokiełbasiłem, przepraszam, wyprostujcie mnie, jeśli trzeba. I tutaj na początku widzimy chłopców, którzy stoją na peronie i wsiadają do pociągu, który właśnie odjeżdża z Omelas. Że starają się wydostać z tej pułapki naszych wspomnień, które symulują szczęście. W sensie zawsze wydaje nam się, że kiedyś było lepiej. I muszą przełamać się, żeby zostawić za sobą całą tą szczęśliwą przeszłość i stawić czoło życiu. Jest to powiązane z moją pierwszą interpretacją. Jakby są bardzo podobne tutaj nuty, podobne klimaty. Uderza o bardzo podobną tematykę. Jednak najciekawsza i najcięższa też interpretacja to interpretacja trzecia, która jest też chyba najpopularniejszą interpretacją. Mianowicie, że wiele scen w teledysku nawiązuje do katastrofy promu Seoul. Jeśli nie wiecie, w 2014 roku zatonął prom, na pokładzie którego głównie znajdowali się uczniowie szkół średnich. I no cóż, większość z nich zginęła. Winą za to obarczono kapitana statku i ogólnie zaniedbanie ze strony technicznej, jeśli chodzi o ten statek. Cała katastrofa była dość kuriozalna, ponieważ wydarzyła się na dobrze znanej trasie. Trasie promu, który pływał tą trasą bardzo często i nie powinna tak naprawdę mieć miejsca. Natomiast kiedy już się wydarzyła, sposób, w jaki dorośli, którzy byli na tym statku, zachowali się wobec właśnie uczniów, studentów, był okropny. Mianowicie dorośli, bodajże członkowie załogi tego statku, czy też nauczyciele, kazali uczniom pozostać na swoich miejscach i czekać. Piosenka nawiązuje do tego tekstem, ale nawiązuje też na przykład sceną, w której
Widzimy obuwie. Po katastrofie promu Seul członkowie rodzin tych, którzy utonęli, stawiali na wybrzeżu buty i pisali wiadomości. Tragedia jest okropna i jest po prostu zjawiskiem, które nie powinno się wydarzyć. Nie było powodu, podstaw do tego, żeby się wydarzyło, gdyby nie po prostu zaniedbanie i bezmyślność odpowiedzialnych ludzi, którym te dzieci zaufały w pewien sposób. I tutaj teledysk być może nawiązuje do tego, że te dzieci nigdy nie dorosną, że ukradziono im możliwość na to, żeby dorosły, stały się dojrzałe. Jednocześnie Jimin przez cały teledysk ma znoszone trampki, których nie chce się pozbyć, nie chce być pocieszony przez kogokolwiek. I na końcu, kiedy chłopcy dojeżdżają na koniec zimy, o której śpiewałem przez cały utwór, do pojedynczego drzewa, do rejonu, w którym jest wiosna, Jimin zawiesza obuwie na gałęzi drzewa. Symbolizuje to to, że o ile nie zapomina o tym, co się wydarzyło, to w końcu jest w stanie się z tym uporać, jest w stanie z tym pogodzić i żyć dalej. Same buty symbolizują pewnie kogoś z jego przyszłości, kto odszedł i z czym Jimin nie mógł sobie poradzić. Jednak na końcu wie, że nie tak trzeba żyć dalej, mimo tego, że tej osoby już nie ma. Jest to piękna piosenka, jest to piękny teledysk. I z dzisiejszej trójki to właśnie Spring Day jest zdecydowanie moim faworytem. Nawet jeśli nie jesteście fanami BTS, jeśli nie znacie tej piosenki, zachęcam Was gorąco do zapoznania się z nią, do obejrzenia teledysku, do poczytania trochę o teoriach związanych z tą piosenką. Jest to ciekawa lektura i na pewno wiele Was nauczy. Natomiast sama piosenka być może Wam się spodoba. Jeśli tak jak ja jesteście kompletnymi suckerami na mocno, mocno emocjonalne, mocno nostalgiczne nuty, piosenka Was chwyci za serce. I tym smutnym, nostalgicznym pożegnaniem żegnam się z Wami tego dnia i zapraszam już jutro na kolejne 3 teledyski. Ten dzień był dość ciężki i nie drasnąłem pewnie nawet warstwy wierzchniej znaczenia tych teledysków, ale swoje z nich wyniosłem i przede wszystkim nauczyłem się, że Spring Day to bardzo, bardzo niedoceniany kawałek. Także do zobaczenia już jutro i annyeonghaseyo!